Dzień dobry, telewizja w Polsce.pl, Marcin Fiołek i nasz cykl gorących pytań telewizji w Polsce.pl. Mieliśmy, drodzy państwo, kiedyś w telewizji publicznej taki program Młodzież Kontra, w której młodzi politycy z różnych młodzieżówek zastanawiali się, opisywali rzeczywistość polityczną z nieco innej perspektywy niż zwykle. I my poszliśmy dzisiaj tym tropem i zaprosiliśmy do naszego studia młodych polityków właśnie, by spojrzeć na nadchodzącą kampanię wyborczą z nieco innych pozycji. Są z nami Karol Jankowski, Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości, warszawski radny Woli. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. I Sebastian Leśniak, Młodzi Demokraci, Platforma Obywatelska. Kłaniam się. Dzień dobry, również witam państwa. Panowie, zanim dyskusja o sztabach, zanim dyskusja o kampaniach, sondażach i tym wszystkim, co czeka nas w najbliższych tygodniach, krótka wizyta w parlamencie, gdzie nasz reporter zbierał głosy od starszych kolegów, od panów. Posłuchajmy. Panie pośle, skąd pomysł na taką formułę sztabu połączonego Platformy i Nowoczesnej? Czemu wybór akurat tych polityków, takich jak Krzysztof Brejza, Adam Szłapka, czy znani samorządowcy jak Hanna Zdanowska? Warto stawiać na te osoby, które w ostatniej kampanii pokazały pewną niekonwencjonalne działanie, pewną energię, nowe pomysły. Stąd osoby Krzysztofa Brejzy, stąd osoby Bartka Ruchowicza. To są osoby, które po prostu w sposób niekonwencjonalny i z dużym sukcesem prowadziły swoją kampanię. Co do obecności samorządowców, no my mówimy, że chcemy do tych wyborów iść w koalicji. Koalicji, która będzie składała się z iluś podmiotów partyjnych, ale też, która będzie obejmować samorządowców, tych najbardziej znanych samorządowców. Ja odbieram ten sygnał z całą powagą o zmianie sztabu. To jest oczywiście uznanie też, że tamten był jednak taki, jaki był, nie najlepszy. Platforma musi ten etap lizania ran przejść, musi przystąpić do konkurencji politycznej. Nasze społeczeństwo składa się z ludzi młodych, w średnim wieku i starszym wieku. Stąd tworzenie sztabu musi uwzględniać wszystkie grupy wiekowe naszego społeczeństwa, by wnosić do tego sztabu pomysły różnych grup pokoleniowych. Czy to faktycznie lizanie ran, jak barwnie określił Tadeusz Cymański, czy coś więcej? PiS czy opozycja? Kto ma lepszy sztab na początek lipca roku 2019? Panowie, pytanie do pana Sebastiana z Młodych Demokratów. Może trochę jest tak, że no, to jest teatr polityczny. Jak Super Express dzisiaj ogłasza, PiS nie ma z kim przegrać. Tygodnik Polityka pytał, czy jest już pozamiatane. Może to są takie ruchy, które no, nie przyniosą takich rezultatów, jakich byście oczekiwali, ale muszą być wykonane właśnie w ramach tego lizania ran, jak mówił Cymański. Znaczy, cały proces tego lizania ran jest dosyć ważny, szczególnie po wielkiej porażce wyborów europarlamentarnych. To, co w tej chwili, w jaki sposób w tej chwili konstruujemy sztab, jest związane z tym, że w poprzednich wyborach zabrakło świeżych pomysłów, zabrakło inwencji. Te wybory były tylko związane z tym, że był PiS i my antypiS i żadnych postulatów, żadnych konkretów. To było puste czcze gadanie i w tej chwili mam nadzieję, że to się zmieni. Zmieni się, panie Karolu? My patrzymy bardziej na siebie, realizujemy dalej obietnice, program. Mamy bardzo mocny sztab wyborczy w przeciwieństwie do Platformy, która dopiero go tworzy. Ma kryzys przywództwa. No jak to? Bartosz Arłukowicz, Krzysztof Brejza, samorządowcy jak Hanna Zdanowska czy Jacek Karnowski. Ale ciężko zestawić to ze sztabem Prawa i Sprawiedliwości, w którym znalazł się były minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, Tomasz Poręba z wielkim sukcesem w wyborach europarlamentarnych, a także Beata Szydło, która jest naszym takim głównym sukcesem, jeśli chodzi o kampanię i prezydencką Andrzeja Dudy i wybory w 2015 roku. Także my działamy, nie czekamy. Tutaj nie ma Majorki, jak to powiedział Joachim Brudziński. Mimo że kampania się jeszcze nie rozpoczęła formalnie, to nasz sztab wypracuje już 24 godziny na dobę. A nie ma takiego zagrożenia, że w Prawie i Sprawiedliwości osiądą państwo na laurach? Te sondaże, te badania, ale także wyniki europejskich wyborów, które były takim meczem na wyjeździe politycznym Prawa i Sprawiedliwości, pokazują, że to no, wy uciekacie, a nie gonicie. Zgadza się, ale tutaj nasz lider, niekwestionowany lider, co jest naszym wielkim atutem, prezes Jarosław Kaczyński, mocno mobilizuje struktury. Działamy przez całe wakacje, mamy już niedługo od piątku do niedzieli wielką konwencję w Katowicach programową. Przypomnę, że taka wielka konwencja była głównym powodem zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w wyborach w 2015 roku. To te pomysły, które tam wypracowaliśmy, zaprowadziły nas do zwycięstwa. A przypomnę, że to było ciężkie w tamtym okresie. Panie Sebastianie, złośliwi mówią, że Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje program, konwencję,
A u was dyskusje o tym, z kim pójść w wyborach, jaką listę stworzyć, czy z Biedroniem, czy z Kosiniakiem, czy z Czarzastym? No, w przeciwieństwie do PiSu my tworzymy koalicję. To znaczy, że jesteśmy z różnych środowisk. To jest taki pluralizm. No i zasadniczo program powstaje. Oczywiście ja nie czytam w głowie Krzysztofa Brejzy, jego myśli, ale ufam w jego słowa. Myślę, że pod koniec tego miesiąca lub pod koniec następnego będzie już, nie, raczej pod koniec tego będzie już twardy program propozycji, szczególnie że już zapowiedział chociażby w kwestii służby zdrowia, którą rząd PiSu kompletnie olał. A nie jest trochę tak, panowie, chciałbym zapytać was trochę szerzej o spojrzenie z młodego, perspektywy młodego pokolenia na politykę. Czego wam brakuje w dzisiejszej polityce? Czego brakuje wam w tych nie tylko sztabach, no trudno oceniać krytycznie własne ugrupowania zapewne, ale czego brakuje wam w tej codziennej kampanii, którą dzisiaj mamy na tapecie albo będziemy mieli za chwilę? Przede wszystkim brakuje mi realnego spojrzenia z drugiej strony, czyli z opozycji. Jest to tylko i wyłącznie atak anty-PiS. I to widzimy również w obecnym sztabie Platformy. Krzysztof Brejza czy Bartosz Arłukowicz to są osoby, które wściekle przez całą kadencję atakują rząd Prawa i Sprawiedliwości i na tym będzie opierać się kampania wyborcza. Myślę, że tutaj koalicja nie pójdzie po rozum do głowy, tym bardziej, że jest bardzo rozbita światopoglądowo. Od lewa, od bardzo lewicowych ugrupowań do bardzo liberalnych. Myślę, że nam jako młodym osobom, tutaj myślę, że mój rozmówca się zgodzi, może trochę brakować udziału młodych osób, ale to się zmienia. Ja widzę, że sztab Prawa i Sprawiedliwości angażuje szczególnie w te regionalne kampanie wyborcze młode osoby, co jak okazało się w wyborach europarlamentarnych, wcześniej samorządowych, okazało się wielkim sukcesem i poprowadziło nas do zwycięstwa. Kiedy mówił pan o tym, że nie wierzy pan, że koalicja pójdzie do głowy, pan Sebastian się uśmiechał złośliwie, to poproszę o rozwinięcie tego uśmiechu. To nie było złośliwość, to było bardziej coś w stylu politowania. Chciałbym się odnieść do wypowiedzi, że... Proszę uprzejmie. W naszych sztabach nie pracują młodzi ludzie i że nie angażujemy ich. No to jest absolutna nieprawda, ponieważ większość sztabu, większość tej pracy wykonują młodzi ludzie, wykonuje młodzieżówka. Wcześniej pan mówił jeszcze o tym, że nie, zasadniczo będziemy się dalej opierać na antypisie. My jakby ufam, że wierzy pan, że jesteśmy inteligentnymi ludźmi i oczywiście jakby wyciągamy wnioski z tego, co robimy. Kiedy patrzymy, że jakby robienie elektoratu i procentów w głosowaniach na haśle anty-PiS nie działa, no bo to są tylko puste frazesy, no to coś zmieniamy. Chcemy dać konkrety, chcemy się uczyć na tych tylko błędach. Czy nie zabraknie wam czasu, bo to już jest tak, że mamy ostatnią prostą, no nie chcę powiedzieć, że kampanijną, bo jeszcze oficjalnie kampanii nie mamy, ale miesiące wakacyjne nie służą temu, by polityka no, była takim głównym tematem rozmów Polaków, tak mi się przynajmniej wydaje. To jest raczej kwestia sztabu, jak to rozwiążą i ufam, że wywiąże się z tego. Jest jeszcze jedna sprawa, zapomniałem i tutaj chcę zwrócić honor, była jedna różnica w wyborach europarlamentarnych, Koalicja Obywatelska poszła do wyborów z atakiem na Kościół i na Polaków, na osoby wierzące. To był, zresztą jak pan redaktor na pewno zauważył, zmasowany atak, jeśli chodzi o sprawy ideologiczne. Sprowadzono tą kampanię do spraw ideologicznych w dużym okresie i to było wielką stratą koalicji. Jestem ciekawy, czy dalej pójdą w tym kierunku, czy jednak opamiętają się, pójdą z PSL-em, czy może jednak z Wiosną. To jest dobre pytanie do kolegi. No to niech to dobre pytanie wybrzmi. Panie Sebastianie, na pana polityczny nos młodego człowieka w polityce, którą stronę Platforma powinna dryfować? Bardziej ku PSL-owi, tworzeniu bloku no centrowego, czy ku lewicy i tworzeniu tego bloku lewicowego? To jest prawda, że ostatnimi czasy Platforma postawiła na lewicę, czyli na sojusz z właśnie ugrupowaniami raczej popierającymi postulaty, no właśnie LGBT, feminizm i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę mi się wymieniać, ale muszę się nie zgodzić, że poszliśmy z atakiem na Kościół. My nie poszliśmy z atakiem na Kościół, poszliśmy z atakiem na konkretne sprawy Kościoła. My nie jesteśmy jacyś antyklerykalni. My mamy problem z tym, że w instytucjach Kościoła są pewne kwestie, które nie są rozwiązane i my nie chcemy atakować wspólnoty wiernych. My tylko chcemy rozwiązać pewne sprawy, które zaszły w instytucji. Jeśli mowa o Prawie i Sprawiedliwości i opozycji, o tym naszym pytaniu gorącym, kto ma lepszy sztab, posłuchajmy Grzegorza Schetyny, szefa Platformy Obywatelskiej, który podkreślał wagę pójścia, no nie chcę powiedzieć w lud, ale zerknięcia także do małych miejscowości, także na wieś. Posłuchajmy lidera Platformy.
rozmawiamy z ludźmi, żeby zobaczyć, żeby szlifować, szukać tych nowych akcentów do programu, które mamy przygotowane, na co postawić, co jest ważniejsze dla ludzi, co trzeba dzisiaj eksponować, żeby skutecznie docierać. I o tym jest ta rozmowa. Marek Suski, minister w kancelarii premiera w wywiadzie dla polityki.pl, trochę sobie z pana dworował, właściwie kpił jawnie, można powiedzieć. Zastanawiam się, z jaką obstawą musi jeździć do tych wiejskich świetlic Schetyna. To będą chyba bliskie spotkania trzeciego stopnia. No nie sądzę, żeby zwykli ludzie na wsi chcieli się spotykać ze Schetyną. No bo jeśli tak, to przyjdą z orczekami albo cepami. Teraz to powiedział? No wczoraj czytałam to na portalu. Ma swoje doświadczenia. Ja nie jeżdżę z ochroną, w przeciwieństwie do polityków PiS. Nie boję się mieszkańców. Ma doświadczenie widocznie, że on musi się... Ale był już pan na wsi? Tak, oczywiście. Gołaszczynie pod Bojanowem. I nikt tam nie przyszedł z cepem albo z orczykiem? To jest kwestia rozmowy. Uważam, że to jest ważne. Jeżeli PiS się boi, PiS się chroni, nie chce wysiadać z tych limuzyn rządowych, to przyjdzie taki czas, że go wyborcy z tych... Nie chcę być złośliwa, ale Platforma Obywatelska, jak prowadziła kampanię wyborczą, też jeździła limuzynami rządowymi. No tak, no. To poproszę o konkrety. Grzegorz Schetyna wybrnął z pytania redaktor Beaty Lubeckiej, ale to pytanie o to, czy Platformy nie zabrakło w ostatniej kampanii, w ostatnim czasie, także w mniejszych miejscowościach, chyba gdzieś tam wraca w ramach tego lizania rano, o którym mówiliśmy w pierwszej części naszej rozmowy. Nie, no zabrakło jej, nie zaprzeczam. To jest problem, który właśnie będzie jednym z głównych działań w kampanii do parlamentu w jesiennych wyborach, żeby jednak podciągnąć tą wieś. Ponieważ struktury partyjne na wsiach, struktury młodzieżowe, działalność na wsiach, szczególnie na wschodzie Polski, no jest w dramatycznym stanie. Co to znaczy w dramatycznym stanie? Zabrzmiało poważnie. Znaczy, to jest pewnego rodzaju słowo, ale bardziej miałem na myśli to, że zostało to olane. Mhm. Na wschodzie mój kolega, który pojechał do Lubelskiego, opowiadał, że przejeżdża autobusem przez mniejsze miejscowości, powiedział, że tam wszędzie są banery PiS-u, pisowskich polityków, rządu i tak dalej, a nie było ani jednego w żadnym mieście, w żadnej wsi Platformy Obywatelskiej, czy w ogóle kogokolwiek z Koalicji Europejskiej. A to jest kwestia mentalna, odpuszczenia sobie wsi, powiedzenia, że tam i tak wygrywają politycy Prawa i Sprawiedliwości, czy raczej braku ambicji, zaangażowania, chęci wygrania? Myślę, że to jest raczej coś... Gdybym miał powiedzieć szczerze, co ja myślę. Jak najbardziej. No to było odpuszczenie. Myślę, że miało to związek z takim lekkim zachłyśnięciem się u nas tym, że przed 2015 wygrywaliśmy wszystkie wybory. I na wsiach. I była to głównie zasługa PSL-u. I odpuściliśmy. Miało się samo wygrać trochę. Mhm. Panie Karolu? Znaczy, tutaj przede wszystkim Koalicja Europejska postawiła na duże ośrodki miejskie. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość i zmobilizowało ten elektorat tutaj w miastach, ale także poszło bardzo mocno na wieś, do małych miasteczek, a przede wszystkim poszło z programem, którego zabrakło koalicji. Nie da się wygrać wyborów na sprawach ideologicznych i na antypisie. Prawo i Sprawiedliwość od początku realizowało program. Potem, przypomnę, była piątka Morawieckiego, która znacząco wpłynęła również na przebieg dalszej kampanii. Piątka prezesa Jarosława Kaczyńskiego w ciągłym stopniu realizowana. Teraz wchodzimy w kolejne programy, również dla młodych, czyli likwidacja PIT do 26 roku życia. Na jesieni od 1 października wejdzie obniżony PIT do 17%. My po prostu realizujemy to, co obiecaliśmy. Idziemy z tym i na wieś, i do miasta. Nasi parlamentarzyści przez całe 3 lata, już w tamtym roku również, pracowali przez całe wakacje objazdowo, realizowali spotkania z mieszkańcami w całej Polsce. My nie stoimy, my nie patrzymy, nie ociekamy, prawda, na laurach, tylko pokazujemy to, co zrealizowaliśmy i co planujemy. Teraz konwencja w Katowicach, na pewno podsumowanie tego, co było, i dalej ruszamy w Polskę z tym przekazem, który doprowadził nas do zwycięstwa. O tym, drodzy państwo, jak będą wyglądały te wakacje kampanijne, porozmawiamy w drugiej części naszego programu, także o roli młodych w polskiej polityce. Zostańcie państwo z nami za moment. Wracamy do kolejnej części naszej rozmowy.